Środę 7 listopada 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim odbył się 13. przegląd pieśni patriotycznych. Celem konkursu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie pieśni żołnierskiej oraz promowanie uzdolnionej młodzieży z terenu naszej gminy. W przeglądzie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Ostrów. W podziale na kategorie uczniowie klas 1-3, 4-6 gimnazjaliści i dodatkowo jeszcze jest podział na solistów, zespoły oraz chóry. W repertuarze samym sobie decydują nauczyciele. Tematyka może być potraktowana dość trudno, bo kwestia walki i męczeństwa narodu to jest trudny temat, ale nie możemy unikać go. Młodzież i dzieci muszą być świadome swojej historii, bo naród bez przeszłości nie może mówić o przyszłości. Uważamy, że te pieśni nie śpiewa się trudno. Wystarczy się wczuć w klimat Polski, w patriotyzmu, no i wtedy piosenka lepiej wychodzi, trzeba lepiej się ją śpiewa. I łatwiej wtedy się śpiewa te piosenki. Właśnie te przepiękne pieśni, te skarby kultury narodowej świadczą o naszej przeszłości, o naszej historii. Są jednocześnie świadectwem wspaniałym naszego patriotyzmu i tożsamości narodowej.